dla drużyny z Siemiaty. Czy to jest wynik, którego się chyba nikt nie spodziewał? No, przynajmniej do 40 minuty na pewno, nie? Bo zawsze, cały czas goniliśmy przeciwników. Początek zaczęliśmy na remisie, do 10 minuty potem oni nam odskoczyli na tych parę bramek. No i takżeśmy gonili. Do przerwy dwie, potem początek znowu, jak to u nas jest, przespaliśmy początek drugiej połowy i zrobiło się 5. No ale systematycznie goniliśmy, wiedzieliśmy, że drużyna, mimo że jest doświadczona, drużyna przeciwna z Lubina, to jednak przyjechała w bardzo okrojonym składzie i sił może w końcówce zabraknąć, jak było widać. Tych sił jednak zabrakło, bo po 52 minuty już to zdobywanie goli szło coraz gorzej, a także w obronie już tak. No a wam szło coraz lepiej i tu kilka akcji, które naprawdę no, zresztą zasługiwały na ogromne brawa, które dostawały. No, Kuba też dzisiaj był niedościgniony, był bardzo niebezpieczny dla przeciwników. No tak, Kuba doświadczony zawodnik, doświadczonym zawodnikiem jest, że tak powiem. No i w tych decydujących momentach brał na siebie ciężar, który zdobył te ważne gole przy remisie, kiedy najgorszy moment to jest taki, kiedy goni się, goni i już niby mamy ich dogoniliśmy, jedna bramka i ta jedna akcja, która ma być na remis, nie może wpaść. Mamy kilka kolejnych, no i on taką bramkę rzucił, gdzie doszliśmy ich na remis, a następnie jeszcze rzucił, że wyszliśmy na jedną bramkę i to oni zaczęli nas gonić, a trudno się tak przestawić w trakcie meczu, kiedy przez cały mecz praktycznie jest się gonionym i ma się wynik, a potem trzeba samemu gonić. No i oni też zaczęli popełniać błędy, które wynikały pewnie trochę też z nerwów, a oprócz tego na pewno ze zmęczenia. No ale u was też pokazali się różni zawodnicy, bo te ostatnie właśnie minuty to były bramki w wykonaniu bardzo różnych chłopaków. No właśnie, ci młodzi chłopcy, którzy są, część z nich, patrząc może i na Kubę, który jest bardziej doświadczony, też zaczynają grać coraz lepiej, biorą na siebie ciężar gry. No każdy mecz, każde kolejne takie zawody prezentują i to doświadczenie zdobyte, no w końcu przynosi efekty. No. Tak było i w tym meczu, że młodsi zaczęli zdobywać gole i też pomogli bardziej doświadczeni, co może cieszyć. Emocje nie tylko na boisku, ale emocje także na trybunach, bo rzeczywiście widownia dzisiaj oszalała w prawdziwe szczęście. No myślę, że dla widowni taki mecz jest zawsze fajny, kiedy gospodarze przegrywają, gonią i uda im się dogonić i można powiedzieć taki mecz z happy endem, ze szczęśliwym dla nas zakończeniem. A dodatkowo, no, ja nie wyobrażam sobie meczu w Siemiatyczach bez kibiców, którzy są naprawdę bardzo, bardzo świetni, którzy przychodzą, pomagają nam, są z nami na dobre i na złe, także to jest naprawdę 8 zawodnik naszej drużyny, powtarzam to po raz kolejny i dziękuję wszystkim za taki liczny przyjęcie. Został jeden mecz. Tak, ostatni mecz za półtora tygodnia w sobotę o 18:00. Zobaczymy, jak w weekend ułożą, bo my graliśmy troszeczkę wcześniej, czyli w czwartek, w weekend są mecze, zobaczymy, jak one się ułożą, jakie będą wyniki. Być może jeszcze będziemy grali o czwarte miejsce, raczej na pewno niżej piątego nie będziemy. Więc spotykamy się 6 kwietnia. Dokładnie, 6 kwietnia, 18:00, Hala Mosyr Siemiatycz. Dziękuję. Dziękuję również.